z nowego kamieniołomu. To potrzebne, ale niebezpieczne miejsce. Kuba nie widział grubego zawiadowcy przez kilka dni. Został w domkowie sam za to, że był niegrzeczny i nie pozwolono mu nawet pchać wagonów po bocznicy. Ojej, pomyślał, już na zawsze będę musiał zostać w domkowie i nikt nie ujrzy już mojego czerwonego koloru. I wszystko przez to, że jechałem tak szybko, że przedziurawiłem jeden z wagonów, który później naprawiono przy użyciu sznurówki pasażera. W końcu zjawił się gruby zawiadowca. Widzę, że ci przykro, Kubo, rzekł. Mam nadzieję, że teraz będziesz lepszą lokomotywą. Przysporzyłeś mi wielu kłopotów. Ludzie śmieją się z mojej kolei, co bardzo mi się nie podoba. Przepraszam, sir, odparł Kuba. Będę starał się być grzeczny. Dobra lokomotywa, rzekł gruby zawiadowca. Chcę, żebyś pociągnął kilka wagonów. Kuba ucieszył się i ruszył w drogę. Gdy Tomek jeździ swoją bocznicą, zawsze wyczekuje czegoś wyjątkowego. Widoku rzeki. Śpiesząc przez most, często widział wędkujących ludzi. Tomek często chciał stanąć i popatrzeć, ale maszynista mówił: nie, co sobie pomyśli gruby zawiadowca, jeśli się spóźnimy. Ale Tomek wciąż marzył i gdy tylko spotkał jakąś lokomotywę, mówił: chcę łowić ryby. Ale wszystkie mu odpowiadały: lokomotywy nie łowią ryb. Tak wam się tylko wydaje, myślał Tomek. Pewnego dnia zatrzymał się na stacji przy rzece, by nabrać wody. Nie działa. A niech to, zezłościł się Tomek. Chce mi się pić. Nie martw się, powiedział maszynista. Zaczerpniemy trochę wody z rzeki. Kiedy nadszedł walijski węgiel, maszynista i palacz Henia byli podekscytowani. No, teraz im pokażemy, Heniu, stary przyjacielu. Ostrożnie rozpalili ogień, używając dużych bryłek węgla. Ustawili je w koło, a żarzący się środek obłożyli mniejszymi bryłkami. Marnujecie mój ogień, narzekał Henio. Poczekaj i patrz, powiedział palacz. Będziemy mieli buchający ogień, kiedy tylko będziemy chcieli. Palacz miał rację. Kiedy Henio dotarł do peronu, woda ładnie się gotowała i musiał wypuszczać parę. Jak się masz, Heniu? Pip, pip, zagwizdał Henio. Czuję się wyśmienicie. Masz dobry ogień, maszynisto? Nigdy nie był lepszy, proszę pana, i mamy mnóstwo pary. Żadnego bicia rekordu, ostrzegł gruby zawiadowca, nie forsuj go zbytnio. Nie zależy mi na popisywaniu się, proszę pana, to ja będę musiał go powstrzymywać. Miał wspaniały dzień. Nigdy w życiu nie czuł się tak dobrze. Chciał jechać szybko, ale maszynista mu na to nie pozwalał. Spokojnie, stary przyjacielu, mówił, mamy mnóstwo czasu. A tymczasem Gabryś cały czas piszczał. Hałas był okropny. Na stacji wszyscy zasłaniali sobie uszy. Gruby zawiadowca również zasłonił sobie uszy. Zabierzcie go, wrzasnął, i wyłączcie ten dźwięk. Gabryś sapnął smętnie, ale nie przestał gwizdać, dopóki dwaj mechanicy nie wdrapali się na jego dach i nie naprawili zaworu gwizdka.
Tej nocy Gabryś zakradł się do hangaru. Cieszył się, że był pusty. To nic złego, zamruczał Henio, do nikogo konkretnie, ale my po prostu tak nie robimy. Zaczął zaledwie od kilku. Zbierał coraz więcej i więcej na każdej stacji, aż pociąg był bardzo długi. Z początku wagony zachowywały się bardzo dobrze, ale Kuba tak złośliwie nimi rzucał, że były zdecydowane zemścić się na nim. Wkrótce dotarli na szczyt wzgórza Gabrysia. Ciężkie ładunki zatrzymywały się tutaj, by wcisnąć hamulce. Kuba miał już kiedyś wypadek z platformami i powinien był o tym pamiętać. Zaczekaj, Kuba, zaczekaj, powiedział maszynista, ale Kuba nie czekał. Był za bardzo zajęty zastanawianiem się, co powie Tobikowi, kiedy znów go spotka. Jest w kopalni? Haha, zaśmiał się Gabryś, ale dowcip. Pip, pip, mały Tomku, wyciągniemy cię w kilka chwil. Mocne liny zostały zaczepione pomiędzy dwiema lokomotywami. Jesteście gotowi? Ciągnij! Było dużo ciężej, niż im się z początku wydawało. Wreszcie Tomek był wolny. Przepraszam, że byłem złośliwy, powiedział Tomek. W porządku, Tomku, rozśmieszyłeś mnie, odparł Gabryś. Wolno podjechał do mostu, ale krowa nie chciała odejść. Zgubiła swojego cielaczka i czuła się samotna. Muu, powiedziała smutno. Wszyscy próbowali ją odgonić, ale ona nie chciała sobie pójść. Nadjechał Henio. Co to jest? Krowa? Zaraz ją przegonię. Odejdź, odejdź. Mu, powiedziała krowa. Henio cofnął się nerwowo. Nie chce zrobić jej krzywdy. Na następnej stacji kierownik pociągu Henia powiedział o krowie i ostrzegł nastawniczego, że tory są zablokowane. To na pewno Mućka, powiedział bagażowy. Jest tu jej cielak, gotowy na targ. Piotrek go tam zawiezie. Na moście Mućka bardzo się ucieszyła z widoku cielaczka, a bagażowy ich odprowadził. Gruby zawiadowca nie mógł się już doczekać gorącej grzanki z masłem i herbatki. Nagle usłyszał dziwny dźwięk. A niech to, powiedział i popędził na bocznicę. Kaczor i Piotrek spokojnie usadowili się na zwrotnicy przed domkiem, nie wpuszczając do środka lokomotyw. Gabryś, Kuba i Henio byli wściekli. Przestańcie hałasować, wykrzyknął gruby zawiadowca. Nie chcą nas wpuścić, syknął Gabryś. Kaczorze, wyjaśnij swoje zachowanie. Przepraszam, proszę pana, ale jestem wielką zachodnią lokomotywą. Wykonujemy naszą pracę bez gadania, ale za przeproszeniem Piotrek i ja bylibyśmy wdzięczni, gdyby poinformował pan te lokomotywy, że przyjmujemy polecenia tylko od pana. Palacz doczepił wagony i dołączył do maszynisty i kierownika stacji, którzy na peronie czekali na pasażerów Henia. Palacz zapomniał o hamulcu ręcznym Tomka. Tomek był podekscytowany. Już niedługo, myślał, patrząc, jak powoli nadjeżdża Henio. Ale hamulce Tomka nie były zaciągnięte i nagle poczuł, jak jego koła zaczynają się toczyć. Chciał się zatrzymać, ale nie potrafił bez swojego maszynisty i palacza.
próbował zagwizdać ostrzegawczo, ale to też mu się nie udało. Kierownik pociągu, palacz i pasażerowie zostali na peronie. Diesel nie cierpiał kaczora. Chciał, żeby ten został odesłany, dlatego opracował plan. Zamierzał rozpowiadać o kaczorze nieprawdziwe rzeczy. Następnego dnia rozmawiał z wagonami. Widzę, że lubicie żarty. Wczoraj świetnie ze mnie żartowałyście. Nie mogłem przestać się śmiać. Kaczor powiedział mi coś zabawnego o Gabrysiu. Powiem wam na ucho, nie mówcie Gabrysiowi, że wam powiedziałem. I odjechał chichocząc. Ha, ha, ha. Głośno śmiały się wagony. Gabryś będzie zły na kaczora, kiedy się dowie. Powiedzmy mu i odpłaćmy kaczorowi za to, że nas szturchnął. Śmiały się niegrzecznie z przejeżdżających lokomotyw. Kaczor uwielbiał zjeżdżać ze wzgórza, ścigając się z wiatrem. Nagle rozległ się ostrzegawczy gwizd kierownika pociągu. Hurra, hurra! Cieszyły się wagony. Odłączyłyśmy się, odłączyłyśmy się. Gońmy go, popchnijmy go, wywróćmy go, krzyczały. Szybciej, kaczorze, szybciej, popędzał maszynista. Przemknęli przez stację Etka, ale wagony były coraz bliżej. Najszybciej jak potrafisz, tylko wtedy unikniemy kraksy. Maszynista odzyskiwał spokój. Jeszcze jakiś kilometr i uda nam się. O rety, spójrz. Przed sobą ujrzeli Kubę, który wolno odjeżdżał ze stacji tym samym torem. Zderzenie było nieuniknione. Teraz wszystko zależy od ciebie, kaczorze, zawołał maszynista. Kaczor użył wszystkich swoich sił, by wyhamować rozpędzone wagony. Nie uda mi się, sapnął kaczor. Nagle zjechał na bocznicę, gdzie swój zakład miał Golibroda. Właśnie golił klienta. Następnego ranka Wiluś i Benio zajrzeli na bocznicę. Nie było dla nich wagonów, ale nie zmartwili się tym. Dzięki temu będą mogli pościgać się z Gabrysiem. A to co? Zapytał Wiluś. Cii, szepnął Benio, to Gabryś. Wygląda jak Gabryś, ale to niemożliwe. Przecież Gabryś nie jeździ bocznicą. Mówi, że to wstyd. Gabryś udawał, że ich nie słyszy. Skoro to nie Gabryś, powiedział Benio, to pewnie tylko stare żelastwo, które lepiej zawieźć na złomowisko. Nie, Wilusiu, to się nie nadaje na złom. Zawieźmy to do portu i wrzućmy do morza. Gabryś zaniepokoił się. To ja, Gabryś, przestańcie, przestańcie. Po drodze popsuła się pogoda. Wiatr i deszcz smagały Edka po buzi. Jego piaskarka zepsuła się i palacz sam musiał posypywać tory piaskiem. Nagle Edek wpadł w poślizg i trach, coś się złamało. Maszynista wraz z załogą obejrzeli usterkę. Zajęło im to trochę czasu. Złamałeś bardzo ważną śrubkę, Edku, powiedział jego maszynista. Zabraliśmy ci drążki, teraz wyglądasz jak stara lokomotywa. Uda ci się dowieźć pasażerów do domu? Muszą dotrzeć do wieczora. Postaram się, obiecał Edek. Edek sapał i ciągnął ze wszystkich sił, ale jego koła wciąż się ślizgały. Za nic nie mógł ruszyć. Pasażerowie zaczęli się martwić. Maszynista, palacz i kierownik pociągu poodczepiali wagoniki. Poluzowaliśmy łączniki, Edku. Teraz możesz zabierać wagony pojedynczo, tak jak to robisz z wagonami towarowymi. Tak będzie dużo łatwiej, powiedział Edek. Dalej! Sapnął i powolutku ruszył. Pierwszy wagonik ruszył i pociągnął za sobą drugi, a drugi pociągnął trzeci. Udało się, sapnął Edek. Spokojnie, ostrzegł maszynista. Dobra robota. Jedziemy, jedziemy. Szczęśliwy maszynista wsłuchał się w stukot kół Edka, który powoli jechał do celu. W końcu zmęczony, wyczerpany, lecz niepokonany Edek dotarł na stację.
Henio ze specjalnym pociągiem już czekał na gości. Pip, pip! I chociaż gruby zawiadowca ze złością wskazał na zegar, to szczęśliwi pasażerowie zaczęli dziękować i wiwatować na cześć Edka, jego maszynisty i palacza. Piotrek parł naprzód poprzez nadmorskie wioski. Rzeka zaczęła wzbierać. Nic nie widzę, nic nie widzę, narzekał Piotrek, walcząc z deszczem. To jednak nie było najgorsze. O, syknął, woda gasi mój ogień. Palacz i maszynista musieli znaleźć więcej drewna. Proszę, daj mi deski z podłogi, powiedział palacz do strażnika. Dopiero co ją zamiotłem, odrzekł strażnik. Każdego popołudnia Tomek posapuje, wioząc swoją linią Anię i Klarę. Najpierw mijają młyn, a potem duże gospodarstwo. Następnie dojeżdżają do wioski, mieszczącej się po dwóch stronach mostu. To wyjątkowe miejsce. Gdy dzieci słyszą nadjeżdżającego Tomka, stają na moście, machając, dopóki nie zniknie im z oczu. Pewnego dnia Tomek był już spóźniony. Zatrzymawszy się jednak przed znakiem, zaczął rozmawiać z dziećmi. Piotrek ponaglał go. Szybciej, Tomku! Zawołał. Jeśli się spóźnisz, to gruby zawiadowca zastąpi cię inną lokomotywą. Piotrek i Kaczor chowali się w hangarze. Co tu się dzieje? Spytał zawiadowca. My strajkujemy, proszę pana, powiedział Piotrek. Tak, dodał Kaczor. Przepraszamy, ale my nie chcemy pracować z dieslem. Rzekł, dodając po chwili. Myśleliśmy, że on już tu nie wróci. Musiałem dać mu drugą szansę. Wysyłając go tutaj, chciałem wam pomóc, więc teraz wy musicie pomóc mnie. Był jedyną wolną lokomotywą. Piotrek i Kaczor niechętnie wrócili do pracy. Następnego ranka nie było lepiej. Maszynista źle zaciągnął hamulec i diesel zaczął się przemieszczać. Uderzył prosto w Piotrka. Piotrek przestraszył się. Obudź się, kolego, robota czeka, zawołał do niego diesel, nie mając nawet zamiaru go przeprosić. To było wyjątkowe święto na wyspie Sodor. Bercia autobus pracowała ciężej niż kiedykolwiek. Lokomotywy również były zajęte. Kaczor czekał, by zacząć kolejny kurs. Obok niego stał czerwony autobus, który nie wyglądał tak miło jak Bercia. Warczał, patrząc na wesołych pasażerów. Co za bzdura, mruczał. Gdybym wiedział, że tak będzie, to bym ich tu nie przywiózł. Zepsułbym się albo coś. Dobrze, że tego nie zrobiłeś, uśmiechnął się Kaczor. Odebrałbyś im całą zabawę. No i co? Wam lokomotywom tylko zabawa w głowie. Kiedyś powyrywają te wszystkie szyny. Kaczor był zszokowany. Mamy przyjaciółkę o imieniu Bercia, jest autobusem, ale lubi kolej. Czasem nas przedrzeźnia, ale nigdy źle nam nie życzyła. Autobus zaryczał. Znam Bercię, jest zbyt mała, żeby się wypowiadać. Kaczor udał, że nie słyszy. Kuba przyjechał do portu. Był akurat dzień targowy, więc port przepełniały zapachy egzotycznych owoców. Owoce przywiezione zostały wielkimi statkami. Kuba patrzył, jak truskawki, pomarańcze, melony oraz banany ładowane są na jego wagony. Po chwili mógł ruszyć z powrotem. Po drodze spotkał Tomka. Jestem naprawdę niezawodny, dyszał Kuba.
Niestety tego samego nie można powiedzieć o Piotrku. Jadę dalej, cześć. Nie złościł się jednak długo, gdyż był to piękny dzień. Jest świetnie, wesoło dudnił po szynach. Droga wiodła pod górę. Mam mnóstwo pary, sapał. Zaraz wjedziemy na szczyt. Wkrótce sapanie zmieniło się w pogwizdywanie. Zawory wypuszczały parę. Nie jest łatwo, ale dam sobie radę, mówił książę. W końcu dotarł do stacji, gdzie maszynista wykonał przegląd. Pasażerowie czekali z niecierpliwością. Książę zabierze was na przystań, ale może być mu trudno, ogłosił kolejarz. Pomogą mu dwie lokomotywy, więc na pewno zdążycie. Mała lokomotywa z wysokim kominem stała samotnie na ciemnej bocznicy. Towarzystwa dotrzymywał jej skulony w kabinie maszynista. Czy lubisz dzwonki? Zapytał Rudik. Lokomotywa była zdziwiona. Tak, to piękne kwiaty. W takim razie już niedługo będziesz mógł je oglądać codziennie. Zabieram cię stąd. Wszyscy wzięli się do pracy. Rozpalony z trudem ogień szybko rozgrzał zimny kocioł lokomotywy. Po chwili Sepcio zebrał odpowiednią ilość pary, by ruszyć naprzód. Pojechali przed siebie, mijając ponure diesle. Dokąd on jedzie, warkotały. Na drugi koniec linii, odpowiadał Rudik. Po południu wszyscy usłyszeli złą wiadomość. Wykoleił się jeden z wagonów Sławka, zawołał maszynista Damiana. Musimy zawieźć tam robotników. Dodatkowa praca jest niezdrowa, marudził Damian. Bzdura, powiedział maszynista. Wykolejony wagon znajdował się po środku pociągu Sławka. Początkowe wagony zostały zaciągnięte na stację. Damian zostawił pociąg naprawczy na bocznicy, a następnie zabrał pasażerów siedzących w wagonach końcowych. Cisza! Zawołał gruby zawiadowca. Mam do przeczytania ważny list od 5-letniej dziewczynki. Drogi Tomku, drogie lokomotywy, ja i moi przyjaciele bardzo chcemy was poznać. Moglibyście przyjechać do mnie na herbatkę, ale mamusia mówi, że do naszego domu nie prowadzą szyny. Czy możecie przyjechać na stację? Wygląda na to, rzekł gruby zawiadowca, że jest wiele dzieci, które chciałyby was zobaczyć. Dlatego pojedziemy do wielkiego miasta. Hurra, hurra! Gwizdały lokomotywy. Cisza! Krzyknął gruby zawiadowca. Zastąpią was tutaj inne lokomotywy, więc najpierw pokażcie im, co mają robić. Jako że Ania i Klara także jechały do wielkiego miasta, Tomek z Olkiem ćwiczyli na innych wagonach. Tomek był podekscytowany. Zbyt podekscytowany. Miło być wspaniałą lokomotywą, sapał. Gruby zawiadowca uważa, że jestem użyteczny. Kiedyś ścigałem się z Bercią. Śmignąłem przez tunel i zatrzymałem się tuż przed końcem torów. O tak! Zawołał Tomek, popełniając błąd. Nikomu nic się nie stało, lecz przód Tomka brzydko się wgiął. Wezwano grubego zawiadowcę. Wyślę robotników, ale jeśli nie naprawią Tomka na czas, pojedziemy do wielkiego miasta bez niego. Biedny Tomek. Tymczasem Kaczorek czekał na Etkowej stacji, żeby pomóc pchać ciężki pociąg. –
Henio bez kłopotów pokonywał kolejne kilometry. Na stacji maszynista zatrzymał pociąg za peronem. Henio dał sygnał. Pip, 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 potrzebuję pomocy. Pip, pip, odpowiedział kaczorek, już się robi. Kaczorek podjechał ostrożnie do pociągu Henia. Nie został podpięty, żeby Henio po przejechaniu szczytu wzgórza mógł pojechać samodzielnie. Gotowy, gwizdnął kaczorek. Pociąg ruszył. Jadąc Bercią, wesołym autobusikiem, podziwiać można piękną wiejską okolicę, kamienne mostki oraz tomkowe tory. Bercia zawsze pozdrawia swoich przyjaciół. Jednym z nich jest Tobiasz Listonosz. Tobiasz każdego dnia przemierza wyspę Sodor wzdłuż i wszerz. Na stacjach odbiera listy i paczki z pociągów pocztowych Tomka i Piotrusia. Wtedy zaczęły się kłopoty. Gdy Gabryś zbliżał się do stacji, okazało się, że jego hamulce nie działają. Coś się zacięło. Maszynista odjął pary, ale Gabryś wciąż jechał za szybko. Przemknął obok zaskoczonych gości, rozbił zaporę i przebił się przez ścianę. Pomocy! Krzyknął. Wiem, że chciałeś mieć lepszy widok, rzekł gruby zawiadowca, ale to nie był mądry pomysł. Przepraszam, szepnął Gabryś. Gdy Kuba dojechał do magazynów, pogoda pogorszyła się. Masz ładny kolor, ale gorzej z miną, zachichotały wagoniki. Kuba je zignorował. Droga na wzgórze była trudna. Stare, uschnięte drzewo kołysało się na wietrze w pobliżu torów. Nagle znalazło się na torach. Pomocy! Krzyknął Kuba. Odejdź! Ale drzewo ani drgnęło. Kuba próbował się cofnąć, lecz pociąg był zbyt ciężki. Nagle maszynista Tomka usłyszał gwizdek Henia, który wtoczył się na stację ze swoim ciężkim pociągiem zwanym latającym Holendrem. Którędy dzisiaj jedzie Henio? Zapytał dróżnik. Wzdłuż wybrzeża. Ale przecież tamte tory są dla niego zbyt niebezpieczne. Zawiadowca zadzwonił do nastawniczego. Henio przemknął obok semafora. Zaraz na drobie stracony czas, sapał. Zanim nastawniczy odebrał telefon, Henio zniknął już w obłokach pary. Tatkowi, wagonowi hamulcowemu, było smutno. Wszędzie wokół widział lokomotywy jeżdżące do przodu. Wszystkie wyglądały na szczęśliwe. Pewnego dnia zwierzył się Olkowi.
Zawsze jeżdżę wstecz, chociaż moje poglądy wcale wsteczne nie są. Mógłbym nawet być przywódcą. Nie możesz być przywódcą bez pociągu, mruknął Gabryś. Olek chciał mu pomóc. Jesteś bardzo użyteczny, tatku. Pomagasz mi hamować, gdy zjeżdżam ze wzgórza. Wiem, westchnął Tadek, ale bardzo bym chciał wreszcie pojechać do przodu i nie widzieć, jak się wszystko ciągle ode mnie oddala. Jednakże wagoniki były wciąż niegrzeczne. Jesteś za mały, by nas ciągnąć. Nie chcemy wjeżdżać na wzgórze przez całą noc. A więc prychaj, sap, i wzdychaj, ale to wzgórze jest dla ciebie za duże. Opanujcie się, zawołał Piotruś, uderzając wagoniki. Sam się opanuj, zachichotały. Piotruś nie zwracał już na nie uwagi. Naprzód, zawołał maszynista. Wagoniki wciąż żartowały. Pędzimy tu całą noc i ranek. Uciszcie się, krzyknął Piotruś. Wtedy zaczęły się kłopoty. Zerwał się łącznik. Niespodzianka, teraz nas złap, zarechotały wagoniki. O nie, krzyknął Piotruś. Jadący do kamieniołomu Sławek także spotkał się z głazem. Ojej! Głaz zaczął go doganiać, lecz Sławek śmignął na bocznicę. Trzeba wszystkich ostrzec, krzyknął Sławek. Ale jak? Zapytał Rudik. Głaz pokonał zakręt, za którym znajdował się Radek. Toczy się na nas! Krzyknął parowóz. Maszynista wycofał go tak szybko, jak mógł. Ojej! Lepiej być potłuczonym niż zgniecionym. Piotruś odbierał wagoniki, gdy usłyszał toczący się głaz. On toczy się prosto na mnie, pisnął. Gruby zawiadowca zamknął kopalnię, po czym spojrzał na głaz. Powinniśmy byli zostawić tamtą część wyspy w spokoju, powiedział. Głaz przetoczono na niewielkie wzgórze. Rudik jest przekonany, że głaz żyje, a jego westchnienia niesione są przez wiatr w kierunku góry, na której niegdyś stał dumny i cichy. Ciekawe, czy Rudik ma rację.